Zajmuję się mózgiem, mimo że mam 18 lat, a gdyby ktoś mnie zapytał jeszcze rok, dwa lata temu, że przeprowadzę projekt, w którym udowodnię, że mózg może się zmieniać i możemy wpływać bez użycia jakichkolwiek leków na jego zdolności poznawcze, powiedziałabym, że chyba sobie ta osoba żartuje. Ale cieszę się, ponieważ dziś już wiem, że nie mam w sobie żadnych barier i nie boję się. Jaka jest droga do modernizacji Polski? To jest ta droga, którą ja przebyłam, żeby zdecydować się na to, żeby przeprowadzić ten projekt. Przede wszystkim zmienić nasze podejście i to, jacy sami jesteśmy. Musimy sobie uświadomić, że to komunikacja jest fundamentem naszego rozwoju. Mój projekt był o tym, że zaburzona komunikacja w mózgu prowadzi do naszych ograniczeń poznawczych i wielu innych. I tak jest w naszym społeczeństwie, ponieważ jak patrzę na Państwa, widzę po prostu mózg, dwie półkule i ludzi, którzy symbolizują te komórki. I jeżeli będziemy potrafili ze sobą rozmawiać, będziemy potrafili iść do przodu. Chciałabym zaznaczyć, że obserwuję w naszym społeczeństwie takie bardzo złą tendencję, tendencję do dzielenia się. Praktycznie w każdym środowisku, nawet podzielonym, w tych podzielonych grupach będą się dzielić kolejne grupy i kolejne i tak do nieskończoności. To jest bardzo smutne, ponieważ patrząc na dzisiejszą naukę, wielkie odkrycia dokonują się tylko wtedy, kiedy współpracują ze sobą czasami ludzie zupełnie z innych dziedzin. Popatrzmy na nagrodę Nobla w tym roku. Nagroda z medycyny podzielona pomiędzy trzech naukowców, z fizyki pomiędzy dwóch naukowców, z chemii również podzielona pomiędzy naukowców. A nawet Human Brain Project, który ma za zadanie stworzyć symulację komputera, zrzesza mózgu, symulację mózgu za pomocą komputera, zrzesza ponad 135 instytucji z 26 państw i otrzymał od Komisji Europejskiej 1 miliard euro, które będą wykorzystane podczas najbliższych 10 lat. Tylko jeżeli będziemy potrafili ze sobą rozmawiać, komunikować się i wychodzić do ludzi o zupełnie innym podejściu, w zupełnych innych dziedzinach. I to, co ja zrobiłam, to było po prostu wyjście do ludzi i zapytanie się ich, jakie są ich problemy. I to, co chciałabym przekazać, to to, że bądźmy uważni na to, co potrzebują inni. Ja swój projekt zaczęłam, ponieważ w moim najbliższym otoczeniu pojawiły się osoby chore psychicznie. Moja przyjaciółka i jej cierpienie bardzo mnie dotknęło. Pomyślałam, nie będę tylko patrzeć na to, jak ona cierpi. Muszę coś zrobić. Oczywiście pojawił się strach. Przecież mam tylko 17 lat. Co ja mogę zrobić? Nie mam wiedzy, nie mam pieniędzy, nie mam, można powiedzieć, niczego. Ale wtedy zdałam sobie sprawę, że to jest ten szklany sufit, o którym zostało dzisiaj wspomniane. I postanowiłam zrobić pierwszy krok, czytać, pytać ludzi, którzy się tym zajmują profesjonalnie, pokonywać te bariery, rozmawiać, to co podkreślam, rozmawiać z ludźmi. I jak to osiągnąć, to przede wszystkim mówić dzieciom w szkołach, nie wiem, podstawowych, w zerówkach, żeby nie bały się brać za rzeczy, które mogą się wydawać dla nich nieprzeznaczone. Ponieważ na konkursie w Stanach poznawałam ludzi, którzy mają 15 lat, a zajmują się leczeniem raka, diagnozą raka, ponieważ nikt im nigdy nie powiedział, że nie mogą. I ja bym nie chciała, żeby nam, młodym ludziom, kiedykolwiek ktoś powiedział, że czegoś nie możemy. Ponieważ mam 18 lat i cieszę się, że mam jakikolwiek wpływ na naukę mózgu i mam zamiar to kontynuować, bez względu na to, co mi cokolwiek powie. Dziękuję bardzo.